Kąpielisko na terenie Zabrza, gdzie mieszkańcy mogą się schłodzić w tak upalne dni jak dzisiaj. Jak widać, mamy dzisiaj tłumy, co każdy weekend w te wakacje czekają na dzieci przede wszystkim, dmuchańce, soboty i niedziele. Z dzieckiem przyjechałam, ogólnie czytałam teraz książkę sobie tutaj w spokoju. To na pewno dużo trzeba pić, na pewno trzeba filtrów używać, tak, nakrycie głowy oczywiście. No i co? No i jak jest za dużo tego słoneczka, to szukać cienia. Nakrycie głowy, chłopaki są smarowani 50-ką. Mamy około tutaj godzinę około południowa, najgorętszą porę dnia. No to bezpieczeństwo możemy podzielić na dwa rodzaje. Bezpieczeństwo w wodzie i bezpieczeństwo dotyczące kąpieli słonecznych, na co bardzo często zwracamy uwagę. Przede wszystkim jeżeli chodzi o kąpiele słoneczne, pamiętamy o nakryciu głowy, o tym, żeby dużo pić, odpoczywać również w cieniu, no i nacierać ciało kremami, olejkami z filtrem. To w znacznym stopniu nas zabezpiecza i chroni przed tym szkodliwym promieniowaniem. Zwracamy uwagę na to, żeby zwłaszcza dzieci nie biegały wokół basenu. Jest to teren mokry, śliski, tam no nie trudno się przewrócić i gdzieś uderzyć.